Cześć, witamy Was na kanale Fundacji Badamy Suplementy. Przed nami są odżywki białkowe, które wysłaliśmy do badania. Standardowo odżywki zostały kupione w sklepach internetowych i aptekach internetowych, skąd zostały wysłane bezpośrednio do laboratorium i tam zostały pierwszy raz otwarte. Przebadaliśmy je pod kątem czystości mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich, jak i faktycznej zawartości białka i aminokwasów oraz profilu cukrowego, który kiedyś wyszedł bardzo niepokojąco w jednej odżywce białkowej. Wyniki znajdziecie na stronie internetowej, link w opisie. A teraz przechodzimy do tematu tego odcinka, białka. Jakie białka? Jakie Czym białka? Są białka? Dokładnie. No właśnie, w ogóle o co chodzi? Nie wystarczy pierś z kurczaka? Czy nie zawsze ta pierś z kurczaka? W cudzysłowie kolokwialna? W sumie wystarczy. Białka odzwierzęce, białka roślinne. Powiedz coś, Paweł. Mówię coś. Mówię białko, słowo klucz. Na dobrą sprawę, fajnie, że mówisz o piersi z kurczaka, tak? Najbardziej sławetny chyba rodzaj mięsa w sportach sylwetkowych. Jeżeli uznalibyśmy pierś z kurczaka jako, powiedzmy, przedstawienie konwencjonalnych źródeł białka, ogólnie mięsa, nabiału, strączków, to jak najbardziej wystarczy. Po odżywki moglibyśmy nie sięgać w ogóle w utopijnych rzeczywistości. Bo kończysz trening, lecisz do klienta. Kończysz trening, stoisz w korku. Kończysz trening, lecisz po dzieciaki. Czasem nie masz możliwości albo zwyczajnie nie masz ochoty jeść piersi z kurczaka za kierownicą samochodu stojąc w korku. Machniesz odżywkę białkową, zagryziesz bananem, jakimikolwiek owocami, ewentualnie zblendujesz sobie z owocami, masz smaczny koktajl, sprawa załatwiona. Kończysz trening, późno wieczorem, nie masz możliwości zjedzenia, a przynajmniej nie powinieneś jeść z posiłku w formie stałej. Blendujesz białeczko ze źródłem węglowodanów, gra gitara, wszystko w porządku. Robisz sobie ulubioną owsiankę. Nie chcesz jeść jej ze skyrem, bo skyr jest gęsty. No to mleko mieszasz z odżywką białkową, masz posiłek węglowodanowo-białkowy załatwione. To jest po prostu ułatwiać życia. Natomiast jeżeli chcielibyśmy bazować tylko na konwencjonalnej żywności, to jest oczywiście do zrobienia. Nie jest tak, że nie jedząc białka nie urośniesz, nie jedząc białka nie zbudujesz formy sportowej, czy nie zredukujesz tkanki tłuszczowej. To jest taki troszeczkę mit, który często się na siłowni spotyka. Wpadasz, widzi cię trener, o siema, musisz kupić białko, żeby coś ze sobą zrobić. No nie musisz, tak, możesz kupić 2 kg piersi i też to będzie dobry start. O, ususzona wołowinka, super sprawa, jak najbardziej dobre źródło żelaza. Natomiast wspomniałeś właśnie o białkach, o rodzajach białek. Często troszeczkę demonizuje się białka roślinne, szczególnie w środowisku sportowym, gdzie uznaje się, że one są jakieś znacząco gorsze. Niektórzy w ogóle twierdzą, że w ogóle nie włącza się ich do bilansu całodniowego spożycia białka. Więc na starcie, obalając ten mit, białka roślinne włączamy do bilansu spożycia. One są też wykorzystywane przez nasz organizm. Natomiast białko samo w sobie możemy podzielić na takie trzy główne kategorie. Mamy białka pełnowartościowe, czyli te, które są prawie we wszystkich produktach odzwierzęcych, oprócz żelatyny i kolagenu. Z roślin one są w komosie ryżowej i są w soi. To jest białko, które zawiera pełen komplet aminokwasów niezbędnych, czyli tych aminokwasów EAA, te, które musimy dostarczyć wraz z pożywieniem, bo po prostu nie możemy ich wytworzyć. I profil aminokwasowy białek pełnowartościowych jest możliwie zbliżony do białka wzorcowego, czyli do białka całego jaja, razem żółtka i białka. Nie ma żadnych aminokwasów, które są w bardzo małej ilości, które by ograniczały dostępność. Druga grupa to są białka niepełnowartościowe i tam kwalifikujemy praktycznie wszystkie białka roślinne, oprócz właśnie soi i komosy ryżowej. Większość strączków tam będzie zakwalifikowana inne źródła roślinne. To są białka, które również zawierają wszystkie aminokwasy EAA, ale jednego z tych aminokwasów jest istotnie mniej niż w białku wzorcowym. Określa się go mianem aminokwasu ograniczającego. Bardzo logiczne, bo ten aminokwas ogranicza nam strawność i biodostępność białka. To białko jest wykorzystywane, może być wkomponowywane w nasz organizm, jak najbardziej my z niego korzystamy. Co jest ważne, to, że korzystając z białek roślinnych, powinniśmy korzystać na przestrzeni doby, nie jednego posiłku, tylko całego dnia, z różnych źródeł, czyli zboża, strączki, orzechy, nasiona i wtedy ten bilans nam się wyrównuje, problemu jak gdyby nie ma. Przecież na diecie roślinnej bez problemu można budować formę sportową. No i trzeci podtyp jak gdyby, to są białka niekompletne. Najgorsze jakościowo, białka, w których w ogóle nie ma jednego aminokwasu. I tutaj zakwalifikujemy żelatynę i kolagen. W nich w ogóle nie ma tryptofanu. To są białka o najmniejszej wartości biologicznej, najsłabiej wchłaniane, najsłabiej metabolizowane, ale na dobrą sprawę, no nie suplementujesz kolagenu po to, żeby lepiej stymulować syntezę białek mięśniowych. Więc biorąc pod uwagę te takie najpowszechniejsze, typowe białka roślinne, zwierzęce, pełnowartościowe, niepełnowartościowe, możemy korzystać z nich zamiennie i nie ma absolutnie problemu, żeby do obiadu czasem zamiast kawałka wołowiny wpadła kostka tofu. No to wszystko jasne, czyli
Na roślinnym też. Na roślina się da. Fantastycznie. No to dobrze. To co? My Was zachęcamy do sprawdzenia wyników badań na stronie internetowej i do oglądania następnego odcinka. Do zobaczenia. Hej.